Dzisiaj gościem BDW Sławek TV jest koszykarz Anwilu Krzysztof Szubarga. Witam panie Krzysztofie. Dzień dobry, witam. Gość wyjątkowy, wiadomo. Koszykarz Anwilu? Jeszcze koszykarz Anwilu, czy już nie? Jeszcze koszykarz Anwilu. W takim razie jeszcze koszykarz Anwilu, dobrze powiedziałem i oby tak zostało. Panie Krzysztofie, po kolei. Koniec sezonu dla was koszykarzy, polskich koszykarzy, nie oznacza wcale końca zajęć, bo zdaje się, że ciągle pracujecie. Teraz siłownia, basen. Proszę kibicom w dwóch zdaniach powiedzieć, co teraz robicie. No na pewno tak, sezon skończyliśmy dość wcześnie i tak profesjonalny klub jak Anwil dał nam tą szansę, że możemy się roztrenować, bo nie wszystkie kluby to robią. Na pewno jest to bardzo, bardzo dobre po całym sezonie wysiłku, żeby te mięśnie też od razu nie przestały pracować, tylko pomalutku przygotować je do wakacji. W takim razie przygotowanie do wakacji, ale zanim wakacje, to pytanie gdzieś tam pewnie często się pojawia i jeszcze będzie się pojawiać, bo no wiemy, że ten sezon nas niestety troszkę rozczarował. Na pewno was zawodników, trenerów, kibiców, w zasadzie wszystkich. Już rozmawialiśmy już o tym chwileczkę. Jeszcze raz zapytam, jak po sezonie wrażenia? Na pewno jest zawód, czy już na pewno jest wielki niedosyt. Bo przychodząc do Anwilu, cele są zawsze wysokie, walka o medal. Niestety drugi raz z rzędu Anwil odpada w ćwierćfinale. Myślę, że sezon jako całokształt był różny. Była taka sinusoida, gdzie graliśmy raz lepiej, raz gorzej. Myślę, że tą końcówkę mieliśmy lepszą, ale niestety Turów pokazał, że jest silniejszy. Troszeczkę kontuzje i myślę, że to był główna przyczyna. No właśnie, bo sezon, tak jak pan mówi, był, można powiedzieć, w kratkę, bo były momenty gorsze, były lepsze. Spora poprawa, jeśli nawet nie duża, po zmianie trenera, gdy przejął zespół trener Szablowski. Szczególnie pan, panie Krzysiu, rozwinął, powiedziałbym, mocno skrzydła u trenera Szablowskiego, bo wcześniej to tak z tą grą było, można powiedzieć, różnie. Natomiast już w tej fazie szóstek był pan praktycznie najlepszym zawodnikiem Anwilu. No na pewno trener Szablowski wiedział, co może ze mnie wydostać. Dobrze mnie zna, pamiętał, więc też było łatwiej nam współpracować. No, mój sezon ogólnie jako cały też nie był najlepszy. Myślę, że mogło to też być spowodowane tym, że nie przyszedłem obozu przygotowawczego, dlatego ta forma gdzieś na początku w miarę okej, później taki dołek. Cieszę się, że na koniec się odbudowałem, no ale niestety nie pomogło to na tyle zespołowi, żeby walczyć o medale. I na pewno przed następnym sezonem czeka mnie dużo pracy, żeby po prostu utrzymać formę przez cały sezon. A nie było jeszcze na początku tego sezonu gdzieś tam w głowie myśli o poważnej kontuzji, która w Prokomie się niestety przytrafiła? No akurat w Prokomie nie, bo to się stało na kadrze. Na kadrze. No na pewno, no to był pierwszy sezon cały rozegrany przeze mnie po kontuzji. Ciężkiej kontuzji na pewno i myślę, że to też mogło mieć jakiś wpływ. Myślę, że teraz już jest głowa całkowicie czysta i na pewno następne rozgrywki powinny być jeszcze lepsze. Oby tak było, oby były lepsze. Zmierzamy do tego, gdzie będą następne rozgrywki. Wiemy, że jest pan umówiony z włodarzami Anwilu na konkretną rozmowę. Zapytam wprost o szanse pańskiego pozostania we Włocławku. Czy one są duże, czy kibice mogą liczyć na to, że Szubi dalej będzie grał dla Włocławka? Myślę, że są duże. Ja, jak powiedziałem, przed sezonem przychodząc do Włocławka, w Włocławku czuję się jak w domu. To jest moje województwo, ja tutaj niedaleko się urodziłem, się wychowałem, więc dla mnie granie w Anwilu od dzieciaka Anwilowi kibicowałem. Więc na pewno jest duża szansa na to, że zostanę. Tym bardziej, że moja córka chodzi tutaj do szkoły i też nie chciałbym zmieniać jej otoczenia co roku, więc na pewno są duże szanse. Klub jest zainteresowany, ja też jestem. Myślę, że to potrwa jakieś 2-3 tygodnie i powinniśmy wiedzieć. Ale na pewno jestem na tak i też pozostaje ten niedosyt po tym sezonie. Na pewno chciałbym, żeby kibice pamiętali mnie po zdobyciu złota. Oby tak było. Bardzo, bardzo fajne perspektywy tutaj przed nami. Kwestia kolejna. Plany na odpoczynek, bo po takim sezonie jednak odpoczynek się należy. Gdy już skończy się roztrenowanie, jakie plany na wakacje?
Można powiedzieć, że planów nie ma teraz jakichś konkretnych. Jestem we Wrocławku do końca, można powiedzieć, roku szkolnego, prawie do końca czerwca, więc trzeba tutaj po prostu teraz przebywać. Mam nadzieję, że cały czas będą te treningi, roztrenowanie, żeby też ten czas wolny jakoś sobie zająć. A koniec czerwca, początek lipca będą narodziny mojego syna, więc to można powiedzieć psuje wszystkie plany na wakacje i na to czekamy całą rodziną, więc myślę, że to jest taki będzie odpoczynek. W takim razie no, mimo wszystko bardzo miły myślę odpoczynek i kibice pewnie już chętnie by panu gratulowali. Kolejne pytanie. Jeszcze do tego sezonu, tak odrobinkę wracając, wiadomo, że pewnie w przyszłych rozgrywkach, jeśli pan zostanie, no to będzie grał z innymi zawodnikami. Skład się zawsze dość mocno zmienia. Z którym z koszykarzy, Jan Widus, tego składu grało się panu najlepiej? Komu mógłby pan podawać piłki w ciemno? Myślę, że w tym sezonie nie mieliśmy zawodników takich, którzy by grali równo przez cały sezon. I to nie tylko moja forma, tylko reszty zespołu, dlatego graliśmy tak w kratkę. Myślę, że jest paru zawodników, z którymi chciałbym grać, ale nie chciałbym tutaj nikogo wyróżniać, żeby ktoś się na mnie nie obraził, czy coś takiego. Na pewno bym chciał grać z Andrzejem Plutą, który zawsze w rogu stał i można powiedzieć, że w ciemno można było mu podać i trafił, więc no niestety Andrzej chyba już nie zagra tam piłkę. Niestety chyba nie zagra, może chyba, że zmieni zdanie o końcu kariery, ale zupełnie poważnie. Przypominał pan Andrzeja Plutę, no to nie mogę nie zapytać zawodnicy podobnego wzrostu. Kiedyś zapytałem Andrzeja Plutę, czy zdarzyło mu się wsad wykonać i potwierdził, że się zdarzyło. A panu zupełnie poważnie pytam, zdarzyło się kiedyś, choćby na rozgrzewce. Zdarzyło się też, tylko na rozgrzewce, niestety, ale zdarzyło się. No proszę bardzo, to pogratulować, bo podobny nasz wzrost, ale ja bym pewnie nawet siatki nie dotknął, czy tablicy, także gratulacje. Zupełnie poważnie, śledzi pan na pewno półfinały naszej ligi. Trudno nie śledzić, tym bardziej, że jest się gdzieś blisko tego. Jak pan myśli, kto będzie mistrzem? Myślę, że Turów z Zgorzelec. Rozmawiałem przed playoffami z bratem. Mi się pytał ten, o kto może zdobyć mistrzostwo, czy jest duża szansa, że my to zrobimy. Ja mu powiedziałem, że jest duża szansa, że możemy to zrobić. I powiedziałem mu, że kto wyjdzie z naszej pary ćwierćfinałowej, zdobędzie mistrzostwo. I myślę, że Turów ma taki skład, ma tak szeroką ławkę, że jest w stanie to zrobić na pewno. Chociaż Asseco w ostatnim spotkaniu, w drugim spotkaniu z Zieloną Górą, pokazało się z bardzo dobrej strony, więc na pewno rywalizacja będzie bardzo zacięta. Na koniec jeszcze jedno pytanie. Plany troszkę dalsze, może zapytam o plany troszkę dalsze. Jakie pan ma na przyszłość jeszcze do końca swojej kariery ambicje koszykarskie? Co szczególnie mocno chciałby pan osiągnąć? Nie wiem, może wyjechać na zachód? No na pewno spróbować gry na zachodzie też by było coś fajnego, nowe doświadczenie. Tylko no na pewno nie jest to łatwe, gdy ma się rodzinę i trzeba myśleć też w drugim kierunku, więc jeżeli nadarzy się taka super okazja, na pewno bym skorzystał, ale mi jest dobrze w Wrocławku, więc myślę, że może wszystko się potoczy dobrze i będę grał w Wrocławku. Zatem póki co obserwujemy pańskie poczynania we Wrocławku i czekamy na to złoto, które się w tej rozmowie przewinęło, być może w przyszłym sezonie. Gościem GD Wrocławek TV był koszykarz Anwilu Krzysztof Szubarga.